Wyskakujcie z kasy, bo jest ładna pogoda i trochę mi się spieszy. Nie mam czasu czekać aż... Więc wyskakujcie z kasy, bo zaraz ma być burza i... No spieszę się. No dzień dobry, kochani. Dzisiaj będziemy śpiewali właściwie ostatnią pieśniczkę Kero, można uznać za zbójecką i złodziejską. Powiecie, ale jak to? No tak to, jest ich niewiele w tym śpiewniku naszym ukochanym, a częściowo to w ogóle są takie pieśni, opowieści, trochę baladowe. Nie do końca to są to pieśni zawodowe, bo wiecie, jak zawodowe, to nie wyobrażacie, że takie hu-hu-ha, będziemy napadać, czy coś takiego. Ale przy tej okazji chciałabym powiedzieć kilka słów o zbójnikach, ponieważ wszystko, co my właściwie dzisiaj wiemy z takiej kultury popularnej, to są właśnie takie opowieści, legendy i to wszystko ma ten taki pewien specyficzny koloryt, a mianowicie właśnie taki Robin Hoodowo-janosikowy. Kiedyś faktycznie zbójcy żyli i działali w górach szczególnie, no bo tam po prostu są fantastyczne warunki do napadania. Wiecie, wąskie ścieżki, jest ciekawie zawsze skryć, jak cię próbują chycić, jaskinie, lasy, no wszystko, czego taki zbójnik potrzebuje do pracy. Ale to nie znaczy, że na nizinach takich procederów zbójnickich nie było. Co więcej, na nizinach właściwie nie ma żadnych takich opowieści ani legend typu janosikowych. Był to proceder bardzo taki pogardzany, uważany za bardzo niekorzystny i niestety wszyscy cierpieli z tego powodu, oprócz tych, którzy się na tym wzbogacali, czyli tych złodziei i zbójców. Natomiast jak będziecie kiedyś szukać jakiejś informacji na ten temat, dlaczego ludzie ustawali zbójcami? Pierwsza przyczyna to pieniądze, łatwe pieniądze. Normalnie w tamtych czasach nie było tak, że możecie się wybrać pracę jaką chcecie. Po prostu rodziliście się tym, kim się rodziliście i musieliście się z tym pogodzić i już tak całkiem życie potem robić. Jak mieliście ziemia, to jakoś to było, bo byliście chłopem, co prawda feudalnym, więc i tak jakby trochę nie na swoim. Żeście się urodzili hrabią, to mieliście się jeszcze lepiej, ale czasem nie mieliście rodziców, albo byliście sierotnicy, mieliście. I to też jest taka droga, którą mogło ludzi skłaniać ku temu, co by schodzić na drogę przestępstwa. Ale często było też tak, że zaczynało się od jakiegoś innego przestępstwa i potem już z tym wiązała się kara. No to jak już rozmocie przechlapane, no to może lepiej zejść na tą drogę zbójecką, ukrywać się, napadać, zarabiać, ale dalej żyć. Ostatecznie wszystkie te historie, które znamy z przypowieści, skończyły się właściwie w XVIII wieku, bo później już Habsburgowie wyplenili całe zbójstwo ze swoich ziemi. I dzisiaj mamy taką ostatnią śpiewniczkę, Chciała raz hrabia. Śpiewała ją Czesława Borys, jak miała lat 15, była ze Słuszca. Ona ma taką, wiecie, typowo śląską melodię. No po prostu... sami usłyszycie. Chciał raz hrabia do swego kraju jechać. Chciał raz hrabia do swego kraju iść. Lecz musiał on przez ciemny las przejeżdżać. Lecz musiał on przez ciemny las ten iść. A tam mu w drodze straszny zbójca stawał. A tam mu w drodze straszny zbójca stał. Dawaj pieniądze, bo cię zamorduje. Dawaj pieniądze, twe życie marne. Ach, panie, ja pieniędzy tutaj nie mam. Ach, panie, ja pieniędzy tu nie mam. Tylko ten obraz swej rodzinnej chaty. Tylko ten obraz, co na piersi mam. Morderca spojrzał, upadł na kolana.
morderca spojrzał, upadł na ziemię. Ach, przebacz mi, ach, przebacz, miły bracie. Ach, przebacz mi, mój miły bracie mój. Także widzicie, warto zawsze ze sobą mieć rodzinne pamiątki, zdjęcia domu, tak, tu popatrz, moja chałupa. I to może was uchronić od konsekwencji nieprzyjemnych napadów, a przede wszystkim nie łazimy po lesie, po ciemoku, nie jeździmy, trzeba wszystkim w rodzinie dać znać, jak kaj łazicie po ciemoku, kaj idziecie, czemu idziecie, jak mama prosi, żebyście zadzwonili, jak będziecie na miejscu, to dzwonicie do mamy, tak? Nie dyskutujemy o tym. No i to tyle. Trzymcie się, kochani. Ja teraz kileca, bo ostatnie promienie słońca muszę trochę chycić.